Witam wszystkich w kolejnym odcinku programu Gwiazdomania. Moim dzisiejszym gościem jest mężczyzna nazywany polskim Davidem Beckhamem. Pierwszy na świecie bramkarski trener, który ma własne perfumy. Były piłkarz, wieloletni zawodnik Pogoni Szczecin i reprezentant Polski w piłce nożnej. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Radosław Majdan. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Kiedyś byłeś sportowcem, dzisiaj zamieniłeś piłkę na gitarę. Nie brakuje Ci rywalizacji na boisku? Nie, generalnie przygotowywałem się do tego momentu, że ta kariera kiedyś się skończy i być może też na pewno łatwiej było mi podjąć decyzję o zakończeniu, ponieważ dostałem propozycję pracy w klubie Polonii Warszawa, czyli tam, gdzie kończyłem karierę jako dyrektor sportowy. Później przez półtorej roku byłem trenerem bramkarzy, do dzisiaj zresztą pracuję w Polonii. Więc... Czy to prawda, że jesteś doradcą prezesa Polonii Warszawa? Tak, doradcą prezesa, że on takie mam stanowisko. No, jak się czujesz w tej roli? Wiesz co, lepiej czułem się na boisku. Lepiej czułem się na boisku jako zawodnik i lepiej czułem się jako trener. Czyli można powiedzieć, że zdecydowanie boisko, szatnia i dres bardziej mi w stosunku co do mojej osoby, bardziej mi nakręca, bardziej jest to jakaś taka powiedzmy no, realizacja i przedłużenie przede wszystkim kariery sportowej. Natomiast wiesz co, każdy sportowiec musi być przygotowany na to, że ten moment nadejdzie. Dlatego ja gdzieś się spogodziłem z tym losem, zmieniającym czasem i podjąłem decyzję zupełnie świadomie. Oczywiście po rozmowie z naszym prezesem, ówczesnym panem Józefem Wojciechowskim, który zaproponował mi to wspomniane stanowisko. Natomiast uważam, że czasami sportowcy, którzy za długo przyciągają ten moment zakończenia kariery, męczą się. I jest takie właśnie przysłowie, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I to jest bardzo prawdziwe, bo później w niektórych przypadkach wygląda to dość żałośnie. Ja skończyłem w wieku 38 lat sportowo. Gdzieś tam mentalnie, psychicznie byłem jeszcze gotowy na to, żeby z 2 lata pograć w piłkę, ale skoro polityka klubu była taka, że stawialiśmy jako klub na młodszych bramkarzy, więc nie było się, jak to się mówi, co męczyć i postanowiłem, jak to się mówi, skończyć swoją fajną przygodę z piłką i zająć się no, generalnie futbolem, ale już po drugiej stronie, tak? A naprawdę nie masz czasem ochoty wyjść na boisko i jeszcze pokazać, na co ci stać? Wiesz co, ja gram czasami. Ja gram w reprezentacji artystów. Z czego się cieszę, bo to jest coś takiego, że z tą piłką mam kontakt. Już troszeczkę oczywiście na innym poziomie, bo to są chłopaki, którzy nie są zawodowcami, ale no, ja jako już były piłkarz, więc mogę sobie z nimi pograć dla przyjemności. Gram w różnych meczach charytatywnych, kiedy mój przyjaciel Tomek Iwan robi serię takich imprez cyklicznych piłki plażowej, też biorę w tym udział, są to takie mecze pokazowe, więc można powiedzieć, że w przeciągu roku ja tam gram kilkanaście spotkań. Teraz na przykład właśnie z reprezentacją artystów wyjeżdżamy do Moskwy na Mistrzostwa Świata artystów, więc generalnie gdzieś tam cały czas piłka nożna jest oczywiście obecna w moim życiu. Ostatnio grałem dla jednego z radia w ekipie słuchaczy, wcześniej mieliśmy mecz też właśnie na Stadionie Narodowym z artystami z Ukrainy, więc chcę powiedzieć, że jeszcze tak całkowicie z tą piłką nie skończyłem. Okej. Wróćmy do gitary i do zespołu The Trash. Skąd nagle taki pomysł? Czy to jakieś niespełnione marzenie z dzieciństwa? O co chodzi? Jest to niespełnione marzenie, które w końcu doczekało się realizacji, z czego się bardzo cieszę. Natomiast wiecie, jako sportowiec, oczywiście była to, ja byłem sportowcem, piłkarzem i to była moja pierwsza pasja. No, pochłaniała mi bardzo dużo czasu, energii, bo wyjazdy, zgrupowania, mecze, praktycznie nie ma czasu w tym momencie na nic innego, jeżeli chodzi o to, żeby się zająć tym tak naprawdę poważnie. Natomiast gdzieś tam ta gitara zawsze była obecna w moim życiu. Ja zawsze jeździłem na koncerty rockowe, w ogóle rock and roll, tak? Ja jako człowiek jestem, bo wydaje mi się, troszeczkę różnię się od moich kolegów, czy różniłem się od moich kolegów piłkarzy, sportowców, a gdzieś takim byłem pośrodku. Trochę, wiesz, ze świata sportu. Ktoś o tobie kiedyś powiedział, piłkarz rock and roll. Tak, i trochę rock and roll, trochę sport, ale oczywiście no, głównym moim celem było to, że jednak piłka nożna jest tutaj priorytetem. Natomiast dzisiaj się to wszystko skończyło, więc mogłem się zająć w końcu moją nową pasją. Natomiast nie spodziewałem się, że tak szybko będę mógł i miał przyjemność zagrać w kapeli rockowej, ponieważ to, że ktoś chce grać, to, że ktoś gra na gitarze, gdzieś tam się uczy, ćwiczy, ktoś mi pomagał, to jest jedno, ale to, że przychodzi do mnie mój friend i mówi do mnie, Radek, chodź, coś zrobimy, mamy zespół i to mówię tutaj o Piotrku Końcy, który jest naszym wokalistą i gitarzystą. I to Piotrek tak mnie pociągnął do tego, żeby tak mnie, wiesz, spotykaliśmy się gdzieś na mieście, przy jakimś piwku. A jak długo uczysz się już grać na gitarze? No, około 2 lat, tak mniej więcej. Oczywiście ten ostatni rok był szalony, bo cały czas codziennie po kilka godzin, tak, z Piotkiem, z Sebastianem Piekarkiem, który również jest w naszym zespole, śpiewa i też gra na gitarze, także naprawdę nauczycieli miałem fantastycznych, bo wcześniej jeszcze trochę Janek Borysewicz, Rafał Brzozowski, więc dużo ci ludzie mi przekazali. Myślisz, że już wystarczająco dużo się nauczyłeś? Na tyle, żeby grać w zespole? Wiesz co, tak, no oczywiście gramy wszystkie koncerty na żywo, więc gram. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, to ja mam świadomość, że ja jestem jakimś tam w fazie początkowej, tak, żeby grać, żeby wymiatać tak naprawdę na gitarze, no to cały czas, wiesz, zmierzam ku temu i na pewno nie mam zamiaru, jak to się mówi, zaprzestać tego, czy nie jest ten cały pomysł z grupą
z kapelą The Trash, to też nie jest jakaś taka nasza, nasz chwilowy kaprys, że sobie postanowiliśmy, a to chłopaki może coś tam sobie pogramy. Działanie na serio, tak? Że może jakieś tam parę dziewczyn w związku z tym uda nam się poderwać, czy chwilowe zainteresowanie mediów. Nie, nie, to jest bardzo poważny projekt. My w tym roku chcemy wydać płytę, mamy 9, no już 10 piosenka się, że tak powiem, tworzy, ponieważ jesteśmy tyle samowystarczającym zespołem, że zarówno Sebastian Piekarek, jak i Piotr Końca, oni dla nas komponują, oni piszą teksty. Kiedy możemy się spodziewać płyty? Myślę, że na jesień, ewentualnie tak do końca roku. My wydaliśmy teraz pierwszy singiel, tak, teraz kolejne... Właśnie, tak, właśnie chciałam o tym kolejne porozmawiać. Kolejne dwa dajemy do świata, żeby posłuchać, bo już one są zrobione, teraz tylko jeszcze tam poprawki. Nagrywamy w studiu, dogrywamy gitarę i też one zostaną, jak to się mówi, przedstawione szerszej masie publicznej. Wydaliście singiel pod tytułem Na Niby. Pozwól, że zacytuję fragment. Powiedz, że kochasz mnie na niby, ale seks będzie już prawdziwy. Czy mógłbyś mi powiedzieć, o czym tak naprawdę jest ta piosenka? Bo ja uważam, że wbrew opinii oburzonej większości, tak naprawdę to ma głębszy sens i to jest smutna piosenka. To znaczy, że jesteś bardzo wrażliwa i przede wszystkim inteligentną osobą, jeżeli tak uważasz, bo ta piosenka rzeczywiście tak jest, wiesz? Nie wiem, być może u nas słowo seks jest to słowo, które generalnie od razu, jak to się mówi, paraliżuje niektórym komórki mózgowe. Jeżeli ktoś śpiewa o obzykaniu, czyli seks, albo mówi, świat pojebany jest, jak to też w naszej piosence, tak. To tak jest, że fundamenty naszego świata w jakiejś tam części to nie jest wcale dobre, to jest właśnie, wiesz, to są pieniądze, to jest seks, to dla faceta jest kobiety, pozycja społeczna, czyli walka o coś, żeby zdobyć to, o czym mówię, tak? Natomiast ta piosenka mówi o takiej smutnej rzeczy, że często ludzie podchodzą do siebie bardzo przedmiotowo. Nie ma, wiesz, momentu na jakiejś takiej czułości, na naprawdę, na szczerość, tylko ktoś, tak naprawdę wiedząc, że jest to gra, oszukując siebie, oszukując kogoś, chce zmierza do jednej prostej rzeczy, tak? Tutaj mówimy akurat o seksie, ale z drugiej strony są też przedstawione sytuacje, kiedy koleś mówi, wiesz, no nie dziw się, że ja nie będę pamiętał twojego imienia, kiedy się ze mną spotkasz, że ja potrzebuję coś więcej, że ja nie chcę wejść w tą twoją grę, w tą grę, w którą tak często dzisiaj ludzie grają, tak? Dzisiaj ludzie żyją, powiedzmy, swoją pracą, a do klubów idą po to, żeby się rozerwać, żeby przeżyć jakiś romans, ale żeby nie stwarzała to jakoś taką, że tak powiem, sytuacji, że jest to źle postrzegane, to stwarza się do tego iluzję, tak? Że dzisiaj coraz mniej jest ludzi szczerych, prawdziwych, a coraz więcej takich zakłamanych, którzy tylko dla własnych jakichś tam potrzeb, własnych jakichś tam rzeczy, które chcą osiągnąć, stwarzają jakieś film. Obecnie grasz w zespole z muzykami, którzy na co dzień współpracują z Dodą. Jeden. Oczywiście, tak, zgadza się. Media doszukują się w tym sensacji, że podkradłeś jej basistę. Jak myślisz, czy Doda ma z tym problem? To nie wiem, tak szczerze, czy ona ma z tym problem. Musiałabyś się zapytać jej. Generalnie Marcin jest, tak jak to zawsze podkreślamy, wolnym człowiekiem i często jest tak w kapelach, że jeżeli ktoś robi jeden projekt, gra w jednym zespole, nikt mu nie zabrania zrobić czegoś innego. Marcin ma jeszcze jeden projekt, aż taki swój zespół, gdzie to jest taka trochę muzyka niszowa. Ale tam się gdzieś w to zaangażował, jest naszym basistą, bo bardzo pasuje nam do naszej kapeli, jest super koleś, ma bardzo fajną charyzmę na scenie, także jak najbardziej wpisuje się w to, co chcieliśmy stworzyć, tak, naszym zespołem, ponieważ uważam, że nasi muzycy, oprócz tego, że są wspaniałymi muzykami, zaraz oczywiście jeszcze wrócę do Doroty, tylko tak już nawiązuję do o to, czy Sebastian, Piotrek, czy Radek, oczywiście Marcin, to też mają dużą charyzmę sceniczną, tak, że rzeczywiście tam jest to, że muzyka się broni, oprócz tego jeszcze jest jakaś taka pozytywna energia. Natomiast chciałam zapytać, jakie są relacje między tobą i Dorotą. Wiesz co, nie wiem, jak ona do tego podchodzi. Generalnie też, wiesz, kiedyś rozmawialiśmy raz tylko na ten temat, generalnie nie była zachwycona, tak, tym pomysłem. Ale też nie chciałbym już tego rozwijać, jaka była między nami rozmowa, a czy ona się tym martwi, denerwuje, nie wiem, czy przejmuje, czy generalnie ma na to, jak to się mówi, totalnie jej to nie interesuje, to też nie chcę mówić zająć tak naprawdę. Generalnie mnie i moich kolegów interesuje to, że my gramy razem, że Marcin gra z nami, bardzo się cieszę i czy ona ma z tym jakiś problem, czy go nie ma, to już, wiesz, to już jest jej problem albo tego problemu nie ma. Natomiast ale tak jakie samo są relacje między wami ogólnie teraz? Ja nie mam jakichś takich większych zażyłych żadnych. Ogólnie nie wiem, ostatnio przeczytałam w jednym z tabloidów, że jedziecie razem na wakacje. Bardzo mnie to rozbawiło. Mnie też. Ale to i tak jeszcze bardziej rozbawiło mnie to, że mam razem zamieszkać. Nie słyszałam. Nie słyszałaś? Nawet było coś takiego, że będziemy razem mieszkać jako znajomi i zawsze zastanawiałem się, co będzie, jakbym chciał zrobić imprezę. Co powiem, Dorotka, jesteś zaproszona, albo wyjdź z domu, bo przyjdzie do mnie koleżanka, albo odwrotnie, że ona, wiesz. Także to tak w ogóle ktoś, kto pisze takie rzeczy, to jest jakaś chyba komedia, albo po prostu. Wiesz, ktoś wpadł na ten pomysł, był jakiś, no nie wiem, pozytywnie, troszeczkę szalony, bo mimo wszystko pozytywnie, bo to jest zabawne. Nie? Radek, powiedz mi, lubisz błyszczeć na salonach? Nie wiem, wiesz co, ogólnie wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi błyszczeć na salonach, to żyje po to, żeby się pokazywać na nich. To nie jest, jak to się mówi, moje przesłanie, ani mój cel. Ja nie chodzę często na jakieś imprezy, jeżeli chodzi, to dlatego, bo albo są tam moi znajomi, albo jest jakaś fajna moda, którą mogę zobaczyć, albo jakiś zespół, chociaż rzadko się zdarza, żeby jakieś takie naprawdę fajne kapele grały na tych eventach. Muszę ci powiedzieć nieskromnie, że najlepsze kapele na eventach, jakie grały, to były na moich, Lady Punk i Ira,
na których byłem Beskidu w Warszawie i to tak nieskromnie powiem. I jeszcze Tomek Iwan, który zrobił swoje 40 urodziny. Też to była naprawdę fajna impreza, gdzie były fajne kapele. A tak ogólnie to są takie, no, muzyka, która nie do końca mi odpowiada. Natomiast nie lubię buczeć na salonach, bo to jest takie dla mnie trochę takie tanie, bez jakiegoś takiego, nie wiem, bez. No po co w takim razie był ci taniec z gwiazdami? Żeby przeżyć przygodę, czy to jednak było parcie na szkło? Więc to taniec z gwiazdami generalnie był przygodą. Dzisiaj z perspektywy czasu, o ile wcześniej zastanawiałem się, po co ja to robię w tym programie, bo się denerwowałem bardzo, dzisiaj się strasznie z tego cieszę, bo to była fajna przygoda. W pewnym momencie swojego życia znalazłem się takim, że wiesz, moja kariera piłkarska była ku końcowi, tak? Tutaj gdzieś rozstałem się z Dorotą, więc gdzieś tam to też nie był łatwy okres w moim życiu. No i nagle dzwonią do mnie Stefany, że chcą, żebym zatańczył w tym programie. Oczywiście tam pierwszy, drugi, trzeci raz powiedziałem, że to jest niemożliwe, nie pogodzę jednego z drugim. Natomiast po rozmowie z moim prezesem, z trenerem, zaczęli mnie namawiać moi koledzy z drużyny. Przyszedłem do szatni, mówię, panowie, mam propozycję zatańczenia Francji z gwiazdami, ale chyba nie dam rady, bo przecież nie umiem tańczyć, nie zrobię z ciebie jakiegoś totalnego kretyna. Na co moi koledzy, dawaj, dasz radę, będziemy wiesz na ciebie głosować. I też jakoś pod namową trochę znajomych, pewnie też trochę moja ciekawość. Dzisiaj jestem człowiekiem takim, który robi w życiu czasami rzeczy, których się boję, robię je na przekór sobie, tak? Których jestem niepewny. Nie lubię w sobie czuć takiej słabości. Na przykład ja mam olbrzymią słabość do tańca, to mówię, dobra, zrobię to między innymi też po to. Nie myślałem wtedy, jak to się odbije na mojej przyszłości, bo to było jakieś tam ryzyko, bo mogłem się skompromitować i mogłem odpaść w pierwszym czy w drugim odcinku i wtedy wiedziałem, że media mnie, wiesz, pojadą ze mną, bo wtedy był taki trend na mnie, że dość mocno byłem poddawany krytyce. Jakoś tak echa w związku z Dorotą przysporzyły mi dużo jakiejś takiej nieprzychylności prasy. I pewnie po części też sam jestem sobie winien, bo wchodziłem w pewne rzeczy, które dzisiaj bym nie zrobił. Natomiast nie jest to forma żalu, tylko stwierdzenie. Ale nie żałuję, bo ten program zmienił podejście, dużo ludzi zmieniło podejście do mnie, tak? Ten program pokazał mnie trochę z innej strony, już nie tylko, że chłopak, który tam kopie piłkę, czy rzuca się za nią, czy to nie jest facet, który się spotykał z jakąś tam piosenkarką, ale człowiek, który ma swoje pasje, życie i bo wiesz, ten program oprócz tańca jeszcze przedstawia nas jako ludzi, są jakieś tam wywiady, jest taki tam film, który przedstawia zainteresowania danej osoby, która występuje w tym programie i ona dużo, paradoksalnie te filmy, te kilkusekundowe czy kilkunastosekundowe dużo mówią o człowieku, także bardzo się cieszę, że to zrobiłem. Mam dużo zdjęć w domu z tego programu i generalnie fajna przygoda. Jakiś czas temu byłeś gospodarzem programu Get Ball Elite. Czy mógłbyś wytłumaczyć, na czym polega ta dyscyplina sportowa? Co to w ogóle jest? To jest dyscyplina, która wymyślił pewien człowiek i to jest dyscyplina wymyślona przez Polaka, czyli to jest piłka nożna na małym boisku, na malutkie bramki, takiej mniej więcej wielkości tego stołu i grasz 1-1. Czyli mecz trwa około tam chyba 3 czy do 5 minut, to zależy na jakim etapie, to też zależy w jakiej kategorii wiekowej i oczywiście wygrywa ten, kto tych bramek strzeli więcej. Jest pole bramkowe, na które nie można wchodzić, bo wtedy jest rzut karny. No są to takie przepisy, które ułatwiają rozgrywanie meczu 1-1, bo trzeba pamiętać, że tam nie ma już innych zawodników, do którego można podać, nie ma dośrodkowań, także naprawdę zawodnicy opierają głównie tutaj swoją rywalizację na wydolności, bo jest to bardzo ciężki sport, no i oczywiście na wyszkoleniu technicznym. No i była taka forma rozgrywek i ja byłem gospodarzem, prowadziłem, tłumaczyłem ze współprowadzącym, o co tutaj chodzi, jak to jest, jakie są... Czy są jakieś propozycje wznowienia pierwszej edycji programu? Cały czas mam kontakt właśnie z tym człowiekiem, który to wymyślił. No, on jest w poszukiwaniu sponsorów. Ja myślę, że dobrze by było, żeby to gdzieś zostało pociągnięte dalej, bo jeżeli by się w to zaangażowało, na przykład, jak to mówię, to myślałem, byłych piłkarzy, albo takich już w podeszłym wieku, ale znanych gwiazdy, tak jak kiedyś Francuzi zaangażowali do piłki plażowej Erika Cantone i tym podobnych jemu właśnie gwiazdorów, to myślę, że jeżeli zrobilibyśmy to w Polsce, to byłoby to ciekawe, byłoby to show, do tego można by zrobić całą otoczkę i myślę, że to nie jest głupia. Ale wiesz, czy jest realna szansa na to, żeby ten program się pojawił? Wiesz co, trudno mi powiedzieć, bo ja byłem tylko współprowadzącym, ja dostałem propozycję od organizatorów, czyli inaczej od człowieka, który stworzył tą dyscyplinę, on akurat sobie wymyślił, że ja jako były piłkarz mógłbym to robić, ze względu na to, że znam się na piłce, że też pojawiam się w telewizji, czasami komentuję mecze, czasami jestem ekspertem tak zwanym przy różnych spotkaniach, które pokazywane są w telewizji, więc stwierdził, że bym się do tego nadawał. Natomiast czy to będzie dalej, czy nie, no to też już jest w gestii jego i ewentualnych sponsorów, którzy pozwolą mu to jakoś tam współfinansować. Okay. W przyszłym tygodniu w jednej z czołowych polskich stacji rusza reality show, w którym będziesz jednym z jurorów. Aha. Myślisz, że sprawdzisz się w tej roli? Wiesz co, zobaczymy. Tak naprawdę to... Ja gdzieś, bo ten program już oczywiście nakręcamy, generalnie czuję się w tym dobrze.
też mamy kontakt z fajnymi, ciekawymi ludźmi, jednokrotnie bardzo oryginalnymi, są artyści, są ludzie z branży tej właśnie stricte gastronomicznej, ale oni stworzą bardzo ciekawą taką mieszankę. Są na przykład kolesie, którzy skaczą na spadochronach, co się dowiedziałem dzięki temu, jeden składa drugiemu. Jeżeli ty skaczesz, to ja ci składam spadochron i ty musisz zaufać mi, że ja to zrobiłem dobrze i tak naprawdę powierzasz mi swoje życie. I zaufanie musisz mieć do mnie ogromne. I to się tam gdzieś później, to zaufanie, te relacje, feeling, flow, później się, wiesz, przemienia właśnie wtedy, jak oni sobie radzą w prowadzeniu barów, pubów i my to oceniamy. Także jest zabawnie, śmiesznie, jest czasami dużo nerwów, bo jeden ostatnio, jak mieliśmy to z nimi taką, jedno z zadań było to, żeby nas obsługiwali jako jurorów. Tak siedzieliśmy z Marią i Stąkiem i jeden z uczestników po prostu, słuchaj, trząsł mu się tak ręce, że tak stąpy latały, bo dla nich to jest olbrzymi stres. Myślę, że nagroda też jest fajna. A masz swoich faworytów? Jest to, mamy taki zespół, któremu, jak to się mówi, dobrze życzę, ale oczywiście cały czas ich obserwuję i to nie znaczy, że oni wygrają wtedy, kiedy nie będą się do tego nadawali. Wiesz, my tam szukamy oprócz tego, że dobrych biznesmenów, ludzi, którzy sobie poradzą z biznesem, ale szukamy też jakiejś takiej prawdziwej, fajnej wariacji spontaniczności, ludzi, którzy zrobią fajne show, żeby oprócz tego, że to jest kolejny bar, który będzie piwiarnia, to też chcemy, żeby tam była fajna atmosfera, żeby tam była atmosfera, klimat, coś innego troszeczkę, co jest w innych barach, żeby jednak to było poprzez to, że ci ludzie mają taką charyzmę, charakter i fajną osobowość, żeby oni gdzieś tam te emocje dawali ludziom, oprócz tego, że będą nalewali dobre piwo. Jednym z miejsc, w którym będzie jest realizowany ten program, jest Częstochowa, z której ja pochodzę. No jest... zapraszam, bo także jak będziesz miał ochotę, to oczywiście. Mam nadzieję, że jak znajdziesz kiedyś chwilę wolnego czasu z chłopakami, to zagrasz koncert w jednym miejscu. Mam nadzieję, że na pewno. Mam nadzieję, okej. Okay. Czyli jest szansa, proszę Państwa. Radosław Majdan zagra dla nas w Częstochowie razem ze swoim zespołem. Oczywiście, mam nadzieję, że na pewno. Wabun, nazwa Twoich perfum, nawiązuje do indiańskiego przewodnika duchowego, tak. I w języku Indian oznacza kolejny etap w życiu. Dokładnie. Chciałabym Ciebie zapytać, na jakim Ty teraz jesteś etapie? Jakie są Twoje plany, najbliższe plany na przyszłość? Myślę, te perfumy tak najbardziej wpisują się w moje życie, bo jestem właśnie na nowym etapie mojego życia i ja te perfumy, one inaugurowały podczas moich urodzin, więc ogólnie to był duży taki dla mnie, wiesz, fajna chwila i sytuacja, ponieważ coś nowego. Ja zakończyłem karierę w tamtym czasie, więc przechodziłem zupełnie do nowego etapu w życiu. Teraz można powiedzieć, dodając do tego właśnie sytuację ze Spem de Trash i z tym samym naszym rock'n'rollem, to jeszcze dalej zrobiłem kolejny już taki zdecydowany krok w tą nową część mojego życia. I rzeczywiście jako że lubię wszystko robić z jakimś tam przesłaniem, to ta nazwa nie była wymyślona zupełnie przypadkowo. Miałeś na nią wpływ? Tak, ja to wymyśliłem. Generalnie tam rozmawiając z kimś, bo ja interesuję się kulturą Indian i tam sobie czytam różne książki, kto mi też troszeczkę to zasugerował, ta moja przyjaciółka. I wiesz co, bo to też jest tak, że jakbym się urodził jako Indianin, to bym dla mojego znaku, to jest taki odnośnik, tak? Tam symbolem tego jest złoty jastrząb, więc znaku wabun, nowy początek, świt, odrodzenie, pozytywna energia, czyli wszystko, co jest bardzo mi bliskie, coś, co staram się w życiu jakoś tak kultywować. Ja jestem człowiekiem bardzo pogodnym, radosnym i taki bardzo optymistyczny. Nawet tak w moim życiu, jak każdego, zdarza się niedobrze, to jednak staram się, wiesz, spojrzeć na to bardzo jakoś tak pozytywnie. I cieszę się, że zrobiłem te perfumy, chociaż przez pierwszy rok miałem z nimi dość duży problem, żeby je gdzieś dystrybuować. Dokładnie. Generalnie umówiłem się z jedną z sieci, nie będę już tutaj wymieniał nazwy, bo ludzie zachowali się bardzo niepoważnie, ale generalnie już temat zamknięty, nie chcę do tego wracać. Natomiast później oni się gdzieś wycofali z tych naszych rozmów, gdzie już były one na etapie nawet ustalenia ceny, ile perfum będzie na półce, ale dzisiaj się, no bo rozumiem, że mogę o tym powiedzieć, gdzie te perfumy można kupić, tak? One są w sieci Paco Lorente, to jest sieć sklepów z odzieżą męską, zresztą mamy podpisaną umowę indywidualną, ja jestem twarzą tej firmy, ale też tam są moje perfumy, więc z jednej strony reklamuję ich jako firmę, a z drugiej strony sprzedaję tam też swoje perfumy. Zrobiliśmy oczywiście taką wersję limitowaną wabun i pod spodem Paco Lorente. I powiem Ci o dziwo, czy może nie o dziwo, ale ku mojemu zadowoleniu sprzedają się bardzo dobrze, naprawdę. Sprzedaliśmy około 3000 w ciągu chyba 3,5 miesiąca czy 4 miesięcy butelek, także to jest bardzo dobry wynik, bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolony i myślę, że bardzo zaskoczony są szefowie firmy Paco Lorente, bo na początku myśleli, że chcieli dotować do tego jakieś tam koszule, krawat albo pasek i myśleli, że to będzie jakoś takim motorem napędowym tych perfum. Okazało się odwrotnie, że ludzie bardzo chętnie kupują same nawet perfumy. Co teraz z Tobą będzie dalej? Co zamierzasz robić poza co, graniem w zespole? Nie mogę za dużo odbierać na siebie nowych pomysłów, ponieważ generalnie ja żyję dość kreatywnie, ale jest też jakaś bariera i linia, wiesz, i generalnie ten program, który teraz robię, on jest bardzo czasochłonny i kręcimy go do końca czerwca. Oczywiście zespół de Trash, mam nadzieję, że to będzie na lata, tak, nagrywamy kolejne piosenki i pewnie dziś z biegiem czasu tych koncertów będzie więcej. Dużo macie teraz koncertów? Na razie nie mamy tych koncertów dużo, graliśmy pierwszy koncert w ogóle, jaki zagraliśmy, debiutowaliśmy w Świdnicy.
Bardzo fajna atmosfera, serdecznie pozdrawiam mieszkańców Świdnicy, bo bardzo fajnie, miło i sympatycznie nas przywitali. No i później graliśmy taką bardzo prestiżową imprezę, wiesz, dla Radia Wawa, urodziny Radia Wawa, gdzie zostaliśmy zaproszeni, otwieraliśmy tą imprezę, także to też było fajnie, po nas grali jeszcze artyści, już tacy no, znani na polskiej scenie, ponieważ no, moi muzycy są, muzycy naszej kapeli są znani, ale gdzieś tam jako zespół Detraszy jesteśmy jakąś tam nowością. No i są oczywiście telefony do naszego menadżera, do nas samych. A gdzie dzwonią. Będzie można was zobaczyć w najbliższym czasie? Wiesz co, być może będą to w Rzeszowie jakieś tam dni otwarte Rzeszowa. Dostaliśmy ostatnio ten telefon ze Szczecina, otwarcie jakiegoś klubu, także gdzieś tam ten nasz kalendarz tych koncertów się zapełnia, ale wiesz, z drugiej strony dopiero wydaliśmy jeden singiel do świata, także tak naprawdę niektórzy nie wiedzą, czego się mogą po nas spodziewać. Kiedy ruszacie z drugim, bo wiem, że jesteście w trakcie? W najbliższym czasie, znaczy my mamy piosenek już tak na około godzinę koncertu, więc my mamy już tych 10, tak jak powiedziałem wcześniej, piosenek, natomiast... Wszystko jest rock, oczywiście jest tak jak piosenka na niby, gdzie są te riffy gitarowe, gitara jest mocniejsza, a są też balady rockowe, są takie piosenki też, typowo jakieś takie, powiedzmy, pogodne, radosne, festiwalowe, jakie nazywamy. Mamy taką piosenkę, jaką nazywamy wakacyjną, która jest bardzo radosna, bardzo energetyczna i właśnie kolejne dwie piosenki, dwa numery chcemy dać do stacji radiowych i myślę, że no bo z radiami jest tak, że czasami muzyka, którą się daje, nie pasuje, bo na przykład za mocne gitary, dla niektórych są one za słabe, w sensie chodzi o brzmienie, tak? Myślę, że te dwa numery, które teraz, że tak powiem, zaproponujemy stacjom radiowym, spodobają się A zarówno... A czy te numery mogą nas czymś zaskoczyć, czy raczej są utrzymane w tonacji zbliżonej do poprzedniego? Wiesz, muzyka rockowa ma to do siebie, że tak jak w twoim przypadku, co jest bardzo dobrze, co wyświadczy, tak jak powiedziałem, fajny jest tekst, który możesz gdzieś tam sobie odczytać i te piosenki są piosenki o miłości, są piosenki o życiu, na przykład jest piosenka Nowonarodzeni, którą ja jak jej słucham, to tak słucham, jakby ta piosenka była o mnie, co bardzo jest fajne, że jeżeli słuchamy muzyki i nagle zdajemy sobie sprawę, że ktoś tak jakby napisał ją specjalnie dla nas albo o nas, prawda? Także ta piosenka jest bardzo mi bliska właśnie, ta Nowonarodzeni. Chyba każdy z nas w życiu miał przynajmniej raz. Dokładnie, wiesz, z muzyką są związane miłości, rozstania. Jakieś fajne momenty w życiu, a także jakieś momenty, o których chcielibyśmy zapomnieć, albo momenty, które muzyka po prostu nam przypomina, a dzięki, albo przez to nasze serce gdzieś tam pęka w środku, ponieważ nie jest to moment, który kojarzy nam się jakoś tak pozytywnie. Ale a to o właśnie czym ty chciałbyś muzyki. Zapomnieć? O czym ja chciałbym zapomnieć? Wiesz co? Czy jest w ogóle coś, wiesz, jak każdy zrobiłem parę w życiu rzeczy, których bym nie zrobił. Ale z drugiej strony staram się, wiesz co, na przykład nie byłbym nigdy, bo ja byłem kiedyś w Sejmiku Zachodniopomorskim. Zaangażowałem się w politykę, nigdy bym już tego więcej nie zrobił i nigdy tego nie zrobię. Myślę, że nie udzieliłbym też paru wywiadów wspólnych z moją byłą żoną, bo dzisiaj uważam, że to jest wiocha. Na przykład słynnego wywiadu w Vivie? Na przykład tak, bo wiesz, ale co jest w moim przypadku fajne, to jest to, że ostatnio dostałem też dwie propozycje wspólnie z moją byłą żoną, żebyśmy coś zrobili, to zacząłem się śmiać, bo po prostu do słuchawki, wiesz, na zasadzie od razu wyobrażając sobie siebie, jakbym był na tej okładce, jakbym znowu, jak to się mówi, słodko pierdział w cudzysłowie i byłoby to słabe, więc ogólnie powiedziałem, że chyba nie macie wyobraźni. Czyli albo współpraca chyba rzeczywiście... z Doną jest raczej niemożliwa? Nie, oczywiście, że nie jest możliwa. Nie, wiesz co, tam było, wiesz, ja się cieszę, że mamy fajne relacje, znaczy fajne, może za dużo powiedziane, fajne, normalne, rozmawiamy ze sobą, ponieważ my 3 lata w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy i ona gdzieś tam cały czas w każdym programie mówiła o mnie, co mnie trochę irytowało, kiedyś powiedziała mi, słuchaj, możesz przestać o mnie mówić, bo nie, tak naprawdę nie rozumiem tego. Wiesz, jest tyle rzeczy i tematów, o których można by było mówić, a tak naprawdę przez te 3-4 lata mówiła do mnie oczywiście nie najlepiej. Więc teraz te nasze relacje się poprawiły. I to jest fajne, bo wiecie, jeżeli z kimś jesteś 6 lat, to sorry, ale to jak już mijają te emocje, tak, to powinno się przejść do porządku dziennego. Jeżeli ktoś nie może sobie z tym poradzić, to nie ja, bo ja gdzieś tam nawet, jeżeli ktoś mi zrobił jakąś tam krzywdę, czy z czymś się nie zgadzałem, jeżeli chodzi o kobiety, to jednak z perspektywy czasu, jako moją byłą żonę, darzę ją jakimś tam, powiedzmy, no... z sentymentem, tak? I zawsze Radek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziesz jeszcze miał okazję być naszym gościem. Mam nadzieję, bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Przypominam dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli, chociaż chyba nie trzeba, nazwisko jest, twarz jest bardzo znana. Moim i Państwa gościem był Radosław Majdan. Dziękuję bardzo. Dziękuję.